Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w czwartą niedzielę wielkanocną. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 10, pierwsze 10 wersetów. Jezus jest bramą owiec. Mamy tutaj taką piękną ikonę Jezusa, dobrego pasterza. Zapraszamy do wspólnej medytacji, wspólnej lektury. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Niedziela dobrego pasterza. Tymczasem Jezus mówi o sobie nie jako o pasterzu, ale o bramie. Dość taki rzeczywiście trudny obraz do zrozumienia. Przypowieść, gdzie uczniowie nie pojęli znaczenia tego, chociaż sami przecież powinni się dobrze znać na pasterstwie. W końcu to była jakby codzienność dla nich. Najpierw warto zauważyć, że bardzo często w Ewangelii Janowej pojawia się moment niezrozumienia tego, co mówi Jezus. Regularnie. Bardzo różne postaci mówią, dają do zrozumienia, że nie rozumieją. Prawda? Samarytanka, z którą Jezus rozmawia o wodzie żywej. Co to za woda, którą ty możesz mi dać, skoro tutaj nie masz nawet wiadra przy tej studni. Nikodem, który nie rozumie, co to znaczy narodzić się na nowo. I wiele, wiele innych osób, bohaterów Ewangelii nie rozumie słów Jezusa. Bo siewcy też nie rozumieli, musiał im Jezus na boku im wyjaśniać, i to jest nie dla nas wskazówka, że żeby nie sądzić zbyt łatwo, że my wszystko rozumiemy, Ewangelię umiemy prawie na pamięć i ją świetnie znamy i właściwie przechodzimy nad tym tak przekonani, że wszystko wiemy, właściwie rozmijając się z myślą Jezusa, z tym objawieniem, które nam pragnie dać. Trzeba zatrzymać się przy nim i go zapytać, co to właściwie znaczy. Nie dlatego, że Ewangelia jest jakąś trudną doktryną, skomplikowaną, jakąś wielką filozofią. Nie, jest bardzo prosta dla prostych ludzi. Ale ona na tyle idzie wbrew naszemu naturalnemu sposobowi myślenia i go burzy, zmusza nas do przebudowania naszej mentalności, że nie zawsze mamy na to ochotę, nie zawsze jesteśmy z tego względu gotowi zrozumieć, co Jezus właściwie ma nam do powiedzenia. A z drugiej strony i dopiero ci, są kolejne fakty naszego życia, które domagają się oświetlenia. Wchodzą z nim w dialog, taki pokorny, cierpliwy, wchodzą w rolę ucznia, tak jak Nikodem, który na początku mówi: wiemy, mistrzu, kim ty jesteś i tak dalej. Wiem, że od Boga przyszedł. A potem ma coraz mniej do powiedzenia i coraz bardziej zaczyna słuchać. Z roli tego, który wie, który jest gotów pouczać innych, schodzi do roli ucznia słuchającego i dzięki temu może wejść w zrozumienie objawienia, które daje Jezus, zaskakującego, niezwykłego, zupełnie nowego. Poza tym, że jeżeli 3 lata temu, kiedy czytaliśmy tę Ewangelię i ona mi dawała jakieś światło na moje życie, to
na fakty, które były wtedy. A dzisiaj, 3 lata do przodu... Słowo jest to samo, ja jestem inny. Muszę na nowo wnikać w sens tego słowa, które oświetla dzisiaj moje życie w innym punkcie mojej drogi. A więc rozpoczynamy. Ewangelia się zaczyna od stwierdzenia Jezusa, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę. Trzeba tutaj uzmysłowić sobie scenerię, w której Jezus daje to nauczanie. W świątyni jerozolimskiej, która jest ogrodzona wysokim murem, składa się z dziedzińców, tam jest dziedziniec kapłanów, najbliżej przybytku, dalej dziedziniec Izraela, nieco bardziej oddalony, odgrodzony murem, czy też jakimś przepierzeniem przynajmniej kamiennym. Dalej jest jeszcze dziedziniec pogan, którzy nie mają wstępu na dziedziniec Izraela, również otoczony wysokim murem z bramami, tylko niektórzy mogą przejść przez tę bramę, więc świątynia jest jakby taką owczarnią, ogrodzonym terenem, w którym przebywają owce. Pod pewną ochroną, prawda? Tak jak na pastwisku, na pustyni grodzi się pewien teren po to, żeby zabezpieczyć owce, zwłaszcza na noc, przed rozbójnikami, przed drapieżnikami. One tam mają ciasno. Się nie rozeszły po prostu. I te owce tam mają ciasno i niewygodnie. Myślę, że nawet widzieliśmy to na naszym Podhalu, taki wąski teren ogrodzony, gdzie jest po prostu błoto, gdzie ta trawa jest rozdeptana albo zjedzona, gdzie jest gnój, mówiąc brzydko. Te owce są bardzo blisko siebie, nie jest im tam wygodnie. Są stłoczone, ściśnione, są w pewnym ucisku, przymuszone, żeby tam pozostawać. Otóż Jezus mówi, świątynia w Jerozolimie, która symbolizuje judaizm, religię Starego Prawa, jest właśnie taką owczarnią, taką zagrodą. Jezus mówi, że On jest bramą, która symbolizuje świątynię jako taką, całość tego kompleksu świątynnego. Ale jest dziwne to, że Jezus mówi o wyprowadzeniu przez tę właśnie bramę, którą On jest, owiec, które słuchają Jego głosu, na pastwisko w taki sposób, że one stają się nową owczarnią. Zadziwiający obraz. Prawda? Gdzie symbolika, taka historyczna symbolika jest jasna. Prawda? Jezus wyprowadza ze świątyni, czyli z religii judaistycznej, z tego pewnego ucisku Starego Prawa, z tej niewoli prawa, jak mówi święty Paweł, owce, które słuchają Jego głosu, które przyjmują to, co Jezus mówi, które idą za Nim, które rozpoznają w Nim pasterza. Faktycznie On jest nową świątynią. Zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni wybuduję nową. Kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą, to mówi równocześnie, jestem owczarnią, jestem tą świątynią, która obejmuje owce, tworzące nową owczarnię, Jego owczarnię. Prawda? Więc chodzi o to, że Jezus jest ciekawe tutaj, że raz mówi tak, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec, a potem za chwilę będzie mówił, ja jestem bramą. A więc tak naprawdę to On jest rzeczywiście bramą, ale pasterzem, tym, który pasie owce, jest no, ten, powiedzmy, kogo On wybiera na tego pasterza, ale który wchodzi przez Niego. Jezus mówi, ci, którzy przyszli przede mną, dopowiedzmy, podając się za Mesjaszy fałszywych, prawda? Którzy zawsze są złodziejami, wsiali fałszywą naukę, to się kończyło, jak czytamy chociażby świętego Łukasza, czy też właśnie, czy też w Dziejach Apostolskich, prawda? Gamaliel wspomina o tych fałszywych Mesjaszach, których wystąpienia kończyły się rozczarowaniem, rozlewem krwi, stratą życia wielu ludzi, okazało się, że to byli uzurpatorzy, prawda? Którzy wchodzili przed Nim, jakby jest użyte w tekście greckim takie słowo określające wchodzenie do góry albo przeskakiwanie przez mur, anabaino, do góry, prawda? Tymczasem jakby omijając bramę. Bramą jest Jezus. On jedyny jest
jest miejscem spotkania, jest po prostu wypełnieniem tej Bożej obietnicy, że lud Boży znajdzie pastwisko, znajdzie wolność, znajdzie wyzwolenie, znajdzie obfite życie. To, co mówili prorocy, zwłaszcza Izajasz. Piękny jest opis męczeństwa świętej Perpetu i Felicyty, gdzie te dwie chrześcijanki pierwszych wieków. Afrykańskie, jedna była patrycjuszką rzymską, druga była jej niewolnicą, brzemienną. Więc Perpetua miała taką... W Kartaginie bodajże. Tak, miała taką wizję, że kiedy weszła po tej bramie, po drabinie, która jej się śniła, zwyciężywszy smoka i wszelkie przeciwności szatańskie, które były na tej drodze, bo tam były różne takie narzędzia tortur, w końcu jest u szczytu tej bramy, tej drabiny i widzi właśnie pasterza, który doi owce i zaprasza ją, żeby skosztowała też tego, co jej daje. Okazuje się, że otrzymuje tam ciało Chrystusa, ale są właśnie piękne pastwiska. Wspaniały świat Królestwa Bożego, tam gdzie rzeczywiście tym pasterzem jest sam Jezus Chrystus, który przyjmuje ją jako męczennicę i kolejnych, którzy razem z nią oddali życie wtedy za Pana. Tutaj w Ewangelii mamy dwa czasowniki zestawione razem. Ja jestem bramą, jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Trzeba wejść w relację z Jezusem poprzez słuchanie Jego głosu, poprzez poznanie Pana jako prawdziwego Boga, bo pasterzem swego ludu jest Bóg. I w Jezusie Bóg przychodzi do swego ludu, wołając po imieniu każdego człowieka, tak jak pasterz owce, zaprasza go, żeby wejść, synoptycy powiedzieliby, do Królestwa Bożego, czyli w relację z Jezusem, który daje Ewangelię, daje Ducha Świętego, daje życie. I to wydaje się oznacza wejście, prawda? O którym tutaj jest mowa w 9 wersecie. Natomiast wyjście oznacza egzodus, wyzwolenie. Wyzwolenie z religii, prawa, która była tylko przygotowaniem Królestwa Bożego, przygotowaniem na spotkanie z Jezusem, jedynym prawdziwym pasterzem i Zbawicielem. On wyprowadza na wolność z niewoli tej starej religii, która trzymała ludzi w pewnej opresji, nie dając im żadnej siły do przezwyciężenia zła, które tkwi w człowieku i które też gnębi człowieka z zewnątrz. Jezus wyprowadza na wolność. To jest tutaj wyzwolenie. Słyszymy doksologię z Eucharystii, kiedy wołamy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, że trzeba w Niego wejść i przez Niego wyjść dalej, przejść dalej. Aby znaleźć pastwisko, którym jest Ewangelia Jezusa, jest Duch Święty, jest ta wolność, którą ma chrześcijanin, o której mówi święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, jest wreszcie miłość Boża po prostu, doświadczenie miłości Bożej, które wyzwala człowieka. No tutaj widzę to jest ten obraz tych pastwisk zieleniejących na wiosnę, na pustyni wokół Jerozolimy, gdzie wiosną się robi zielono po prostu. Widzę też tutaj coś, co nazywamy sensus fidei, ten zmysł wiary ludu Bożego. Bo ten pasterz, który wchodzi przez bramę, to jest ten właściwy, temu otwiera odźwierny, owce słuchają jego głosu, woła je po imieniu. W jakim sensie trzeba by chyba zobaczyć tutaj też pasterzy, których Jezus namaszcza, żeby w jego osobie wręcz, nie tylko w jego imieniu, ale w jego osobie sprawowali ten urząd pasterski dzisiaj w Kościele. I jest ten pewien zmysł wiary. Oni mają nieść ten głos dobrego pasterza, jedynego, Jezusa. Czyli w ich głosie ludzie mają słyszeć głos Jezusa, jego ale jednocześnie zaproszenie. Też, że obce nie pójdą za obcym. Będą od niego uciekać, bo nie znają głosu obcych, nie? Bo jeżeli jesteś owcą, to znaczy, że musiałeś poznać głos Pana. On cię zawołał osobiście
On z Tobą rozmawia na modlitwie i na tym polega ten zmysł wiary ludu Bożego, że kiedy zaczynam słyszeć nauczanie jakiegoś pasterza, mówię, o, coś mi nie pasuje, że on chyba nie przychodzi w imieniu mojego Pana, tylko chyba we własnym, że jest jakimś swego rodzaju rozbójnikiem. To jest uzurpatorem. Byli tacy fałszywi nauczyciele w pierwszym wieku, kiedy powstawała Ewangelia Janowa. Chociażby monofizyci weźmy. Którzy... mówili, że tylko Jezus ma jedną naturę na przykład. Którzy, i tak jak opisuje to pierwszy list Jana, zwłaszcza bardzo wyraźnie, i wszystkie listy Jana zresztą, trzy, że pojawią się wśród was tacy, którzy wyszli z was, ale nie są z wami, czyli nie są w jedności z Kościołem i z Chrystusem, chcą zdobyć wyznawców, aby stworzyć jakiś własny Kościół, własną sektę, prawda? Tworząc niebezpieczny podział, rozbicie Kościoła, herezję również, już wtedy były te problemy i potem to się ciągnęło przez wieki historii Kościoła. Gdzie ten dar rozeznania... mieli wpływ na samego Mahometa. Wtedy jesteśmy już tam w dalej. 6, 7, 8 wieku, prawda? Dużo nie później. Nie, to. A dzisiaj? Dzisiaj również. Ten sam sensus fidei, to wyczucie wiary ludu Bożego jest bardzo potrzebne, żeby... Czy bez przerwy są problemy, na przykład, żeby patrzeć, jakiś, czytaliśmy niedawno, i rozeznawać o jakimś zakonie, bodajże z Holandii, który, czy z Belgii, który bodajże eutanazję propaguje. Może nie zakon jako taki, tylko poszczególni ludzie w tym zakonie, którzy doprowadzili do zamieszania. Władze zakonu nie zamykają sprawy. W instytucjach prowadzonych przez wspólnotę kościelną ktoś zadecydował, że trzeba również przestrzegać prawa państwowego, które dopuszcza zabijanie po prostu osób, które sobie tego życzą. Dopuszcza eutanazję. Sprawa jest jeszcze otwarta. Mnóstwo jest takich przykładów zamieszania w kościele, gdzie... W polskim kościele mieliśmy przykład księdza profesora Natanka, jakoś rozwiązany, chociaż nie do końca. Aczkolwiek pasterz, który za sobą zawołał naprawdę wiele owiec. Na poziomie bardzo osobistym moglibyśmy zapytać, jak budować w sobie samym i wokół siebie ten sensus fidei, to wyczucie wiary, prawda? Wydaje się, prawdy, że dzisiaj to będzie jeden z podstawowych problemów, jaki dotyka współczesny świat. Ewangelia odpowiada, jak to robić, prawda? Ci, którzy słuchają mego głosu, prawda? Rozróżnijmy jeszcze słowo i głos. To są dwie różne rzeczywistości. Słowo jest pewną obiektywną informacją, powiedzielibyśmy doktryną, pewną treścią intelektualną, natomiast głos jest ściśle związany z osobą. Głos, który mnie woła na dodatek po imieniu, pochodzi od kogoś, kto jest blisko, kto mnie zna, kto się do mnie zwraca, kto nawiązuje ze mną kontakt, komunię, więź miłości, zaufania. Daje mi poczucie bezpieczeństwa, bo nie jestem już sam. Ja ufam temu głosowi, bo rozpoznaję w nim głos dobrego pasterza, głos Jezusa. Chodzi o to właśnie, żeby mieć takie osobiste doświadczenie głosu dobrego pasterza, którym jest Jezus, którego ja słucham i za nim idę. Co nie jest łatwe, ponieważ to wymaga ode mnie nawrócenia. Słuchając głosu dobrego pasterza, muszę porzucać własne jakieś złe, stare przyzwyczajenia. Jeżeli dzisiaj Pan mówi, szukajcie mnie, póki daje się znaleźć, bo nadchodzi czas, to jest w Ewangelii zapisane, dzisiaj chyba trzeba te słowa przymierzyć do dzisiejszego czasu. Szukajcie mnie, dopóki pozwalam się znaleźć, możecie mnie znaleźć, bo przyjdzie taki czas, kiedy to będzie niemożliwe. I te rzeczy, które nastaną w świecie, będą tak trudne, tak ciężkie do wytrzymania, że ktoś, kto mnie nie znalazł, nie da rady tego wytrzymać. W takim sensie, że na przykład wiarę straci, że on odpadnie od Chrystusa, od Kościoła. I dzisiaj to jest... Wydaje mi się, że coś takiego nadchodzi, że
Żyjemy sobie w takim świecie w Polsce, trochę sielankowym, ale coraz jest już trudniej przyznawać się do Pana, idąc do pracy, podejmując jakąś pracę. Bo jedno z pytań, które pada, dotyczy mojego światopoglądu. Jest i mogę się nie zmieścić. Jest piękny film, który o tym mówi. Film Krzysztofa Zanussiego Obce ciało, który zasłużył rzeczywiście na to, żeby zasłużył na ocenę krytyków jako najgorszy film roku. Nie dlatego, że jest źle zrobiony. Oglądałem go, jest znakomity, ale dlatego, że boleśnie uderza w rzeczywistość wielkich korporacji, pokazując, jak bardzo filozofia życia i pracy i pewna moralność specyficzna panująca, narzucana ludziom w takich korporacjach, miażdży ich sumienie i ich tożsamość chrześcijańską i czyni niemożliwym wytrwanie w wierze przy wykonywaniu takiej pracy. Tak, jest świadectwo jednego... Wzruszający, zabawny zarazem i bardzo dosadny film, który gorąco polecam, tym bardziej, że został ogłoszony przez niektórych płatnych krytyków jako najgorszy film roku. Oglądałem niedawno w internecie świadectwo pewnego menedżera, który był już bardzo wysoko postawiony w takiej korporacji farmaceutycznej, gdzie już nie tylko, że był zapraszany na jakieś tam wyjazdy integracyjne i to takie w krajach bardzo egzotycznych, gdzie nikt nie liczył się żadnymi pieniędzmi, ale że nawet organizował te wyjazdy. On zapraszał, o wszystko dbał. I w pewnym momencie zrezygnował z tej pracy, bardzo płatnej, ogromne pieniądze zarabiał, ponieważ to, co mówisz, miażdżyło go od tej strony, jako owca. Kilkanaście lat temu ukazała się piękna książka Leonardo Mondadoriego, włoskiego magnata wydawniczego i prasowego, prezesa wielkiego domu wydawniczego, który żył bardzo po światowemu jako miliarder, nie licząc się specjalnie z przykazaniami, właśnie w stylu tych wielkich korporacji, tej high class finansowej, tej wielkiej finansjery, i w pewnym momencie pisze w swoich wspomnieniach bardzo osobistych, że któregoś dnia usłyszał głos Jezusa, który go zaczął wołać po imieniu i powiedział, że to był najpiękniejszy dień w jego życiu. Tak. Dzień, w którym on przekroczył pewien punkt zwrotny. Zaczął szukać Jezusa, właściwie pozwalał się znaleźć Jezusowi, zasmakował w jego słowie. Co ciekawe, zbiegło się to dokładnie z momentem, w którym zdiagnozowano u niego nowotwór, który ostatecznie doprowadził go do śmierci przedwczesnej. Ale dar wiary, który otrzymał od Jezusa dobrego pasterza, który nagle z wielką wyrazistością zaczął go wołać, przyzywać do siebie, zapraszać do osobistej, intymnej rozmowy, dał mu siłę, żeby tę chorobę przejść jako pewną próbę, z której on wyszedł zwycięsko, jako gotów do pójścia do nieba. Proszę. Warto po tę książkę sięgnąć, wydało ją lubelskie wydawnictwo Gaudium, lokowanie produktu, pod tytułem Nawrócenie. Piękny przykład, jak skuteczny może być ten dyskretny, cichy, łagodny głos pasterza, który nie wymusza niczego na człowieku, który apeluje o miłość i tę miłość w ludzkim sercu wzbudza, ją zdobywa jak gdyby. Okazuje się silniejszy od świata, który jest taki przytłaczający, opresyjny i agresywny. Serdecznie zapraszamy Was do medytacji tej Ewangelii i do szukania i słuchania głosu Pana, który coraz częściej wzywa po imieniu, często we śnie, muzułmanów, którzy zmieniają swoje życie. Proszą, by przynieść im Biblię, bo chcą ją czytać. Żebyśmy nie byli jakby pominięci. W internecie jest świadectwo jednego z nich, zacytowane nieodparte piękno. Piękno Jezusa, piękno Jego Ewangelii, przed którym oni nie umieją się oprzeć. Ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.